Siemanko, sensory Strix, to jest następna seria na moim kanale, która będzie nazywała się Rusty Lake Roots. Pierwsze odcinki nagrałem bardzo w pośpiechu, bo chciałem ogółem zacząć od... Okej, wytłumaczę wam. Ale po prostu chciało mi się zrobić więcej odcinków, bo ja lubię nagrywać. Jest to moje małe hobby, czyli mieliście dzisiaj, tego dnia, w którym nagrałem te wszystkie odcinki naraz, 3 filmy. A Rusty Lake Roots jest podobną grą, bo widziałem tak tam też Rusty Lake Paradise, ale to jest takie bardziej, no, jazda bez trzymanki. I ogółem w filmie będzie po 10 poziomów, tak myślę. Rusty Lake, spring, 1860. James Vandeboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. Aha, czyli James? What's up, boy? Mogę ci zabrać kapelusz? Ty chcesz list. Czy chcesz mi dać list? Mogę to? Click to next read. Text read. Chwilę, sprawdzę, czy jest polski język. Zaraz wracam. Okej, wróciłem i wszystko jest... gotowe. O, ale słodki psiak. Umiesz skakać. Zajebiście, ale fajny piesio. Konewka. Ty przeczytaj mi liścik. Mogę go... Posadź to ziarno i załóż rodzinę. Nie za dużo mi to mówi. Waliza. Aha, to takie innowacyjne. To jest studnia. Dobra, mam to tu. Zakładam, że tu tutaj ktoś wpadnie. To jest schemat każdej gry takiej, że... Ktoś się gdzieś wpada i później są kłopoty. Na przykład Minecraft. Okej, okay, ale... Dobra, mam konewkę. Pewnie jest kod, tak, 572. Nie zauważyłem. 5 7. Nie, źle. 2. Open up the door. Jest jakiś symbolik. Wow. Kość? Kość! Zajebiście! Ale gdzie mam to posadzić? No. Ty, ale nie wiedziałem, że to tak działa. To jak dam, co? Jak dam kotu karmę, mojemu na przykład, to co? On zacznie nagle ten, jak się nazywa. Co? To ja jestem nim? Co? Aha. To co, mój kot nagle zacznie ten, skakać po ścianach? Wiosna, dom. Niektóre obiekty możesz przyciągnąć. Okej. Okay. Nie wydłuża ci chyba ręki. Co to jest? To. Diament. Tak po prostu takie. Walić to, że mam. Ha. Wiesz, że możesz stanąć na stołku? No. Może podskocz? Nie, bo się jeszcze wykoziołkujesz i dostasz autyzmu czy czegoś w tym stylu. Może zrzuć to diamentem? No. Robaka? Chwilę, no nie mogę z tego zejść? Nie, nie mogę. Diament. Da makaronio! No szyba wyjebła. Tak w skrócie. Nie jestem z siebie dumny. No już, że na szyba chyba nie pierdnie. I teraz najważniejsze, jak ja mam to zrobić? Logika. Biorę robala do łapy.
Ptaszę migo tambiere. Czy ja napiję robala na patyk i tym przywabię tego zła... Nie no, zajebisty plan, człowieku. Ja bym w to czymś rzucił. Smocze jajo. Debuggy! Tylko, że to jest bardziej sroka, czy jakieś inne krako gówno. No nakarm go tym robalem. Gdy myślisz, że Karzeł jest dzieckiem, a tak naprawdę ma 38 lat. Albo więcej. 300 milionów. Ej, mam pytanie. Czy wasz dziadek, czy wasza babcia ma 300 milion lat? Ja mam 300 milionów lat. Wy się nie znacie. Okej. Lato. 1, 8, 6. O. Wujek. WS mi raz przyjdzie. Jestem Polakiem, co ode mnie chcecie? Słoik. Dwa staruchy kontra jeden żółw. Kto wygra? Jakiś pieniek. Oto Marek. Jego duża została zaklęta w pieńku. Tu jest jakiś. Otwierać! Komornik. Nie tam. Chyba nic. Jak ma z tego wyjść? Pomocy! Ok, dobra, udało się. Chcesz ogienia! Okej, będziesz miał ogienia. Bum! A to jest zamknięte. Rasizm. Potrzebuję chyba. Jestem mężczyzną, wiem co zrobię. Podpala drewna, później dziwi się, dlaczego wszystko się fajczy. Kominek? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Jeśli słychać tam jakichś rozdawnionych damnów, którzy się drą, to no przepraszam, ale ktoś robi imprezę praktycznie przy moim domu. Tak, jest to niefajne. Nie, fajne. No dobra, ale co mam zrobić? Bo chyba się umysł tego. Jaka jest u mnie godzina? Nie wiem. Ja się nie znam prawie na zegarze, nie lubię zegara, nie. Po co się uczyć zegara, skoro i tak się go zapomni? Zegara, no. Coś jest z tym obrazem? Tutaj coś jest. Aha. Słoik. Tam ja bym zjadł puszkowany mózg, a wy? A nie, klucz jest do tego. Nienawidzę tego, że ten klucz jest czarny, a to jest, no wiecie jakie. A tam jest zamek złoty. Minecraft 2.0. Uwaga! Robimy realistyczną grafikę ścinanie drewna do Minecrafta. Uwaga! Za 1, 2. Uuu, ale to realistyczne! Nikt jeszcze tego nie zrobił! Wy się nie znacie! Dobra. Bum. Bum. Aha, czyli świetliło mi to. Hello, darkness, my old friend. O, co ty, o czym ty śnisz? O jakiejś staruchej. Starucha. Co? Może wezmę sobie siekierę, rozbalę to. Nie. Co ja mam zrobić? Tak szczerze. To są jakieś łapy. A, pokazują mi, okej, ja rozumiem, kurde. Okej. Co dostałem? Aha. Jakiś wisior. Ciągle mi pokazuje na 8:05. Czyli na 8:05. Okej. To jest tak. To jest 8. Tak. 8:05. Co
jest? Czemu to jest? Dlaczego tu jest jakiś stary dziad? Co się stanęło? Co? Co? Jezu! Serducho! Mieram za darmo! Dlaczego ja mu otworzyłem suta? Co tu się dzieje? Dlaczego? A, obudź się! Twój stary tutaj śpi! No, obudź się, a nie śpi! A nie masz o tej grażynie jakie. Nic. Na szczęście. Jezu, ale zajebista sytuacja. Jakiś staruch obok mnie leży, a ja nawet nie mogę nic z tym zrobić. Brawo, brawo. Może jeszcze frytki do tego. Już 3 poziomy, to się robi 9 weny. To jest jakaś nowa postać. Mary. Mary Schmecherling. Let's get Freud. A ty? Aha, trzyma pustą kartkę jak ten debil, zamiast do niej zagadać. Jesteś do dupy w podrywaniu. Uuu, sroka! Mam twoje pióro złamać się. Co tak głupi? Po co ci ten klucz? On się nie błyszczy, on jest czarny jak smoła. Wiem, napisz do niej kartkę, że ma głupi ryj. Okej. Okay. Aha, ja nic więcej nie mogę. Co? Chusteczka. Dla mnie złap to w chusteczkę. O. Aha! Powąchaj kwiatera. XD. Ona jest debilna, co ona sobie kolce wsadziła ten. Jak to się nazywa? Ona, wyobraźcie sobie, bierze sobie taką różę i tak wciąga nosem kolce takie. To jest nawet smaczne. Co ja mam z tym zrobić, z tym, jak ty nazywa, z tą krwią? Do słoja włożyć? Okej. Okay. Będą się debile mi darli przy domu. Chamstwo w Polsce. Aha, czyli... Czy on mnie kocha? Ej, czy to jest tak, że jak idziecie na randkę z dziewczyną, którą lubicie, albo z jakąś staruchą, nie wiem, to wy od razu się pytacie, ej, widzisz na mnie? XD, śmieszy mnie to. Jestem mokrutny, wiem. Wow, ona robi lepsze drifty na dupie. Serio, jak ona umiała tak zrobić? Jestem zdruzgotany, jak ona umiała to zrobić? Pierścionek? A ty o czym myślisz? No oczywiście o sucharach, żeby poopowiadać. Nie wiem jak wy, ale ja się nie umiem ślizgać na dupie i robić na niej drifty. Ja nie jestem ten poziom człowieka. Na szczęście. I co, to też będzie jakiś dziad? Tararapa! To są jakieś sceny z komedii? Łaps! Władca pierścienia! Jestem ona jest władcą pierścienia. Ten, kto mówi inaczej, łże. Ja się na tym znam, panowie. Ale nie, no myślę, że władca pierścienia... Zajebiście. Narodziny. Narodziny czego? No dawaj, tuże. A, tu. Co? Amcianko. Okej. Okay. To musimy... Tego chyba nie wezmę. Uuu, jaki słodki! Jaki słodki jesteś, taki słodziusi! Ja tą misję chyba na YouTubie kiedyś widziałem. U jakiegoś YouTubera amerykańskiego, angielskiego, whatever! Aha. Jest jakieś gówno obok mnie lata. Aha.
Rozumiem. Potrzebuję chyba. Pamiętam to misję z YouTube'a i wiem mniej więcej, jak ją zrobić. Muszę wziąć tutaj kurek i dać dziecku alkohol, czy jakieś gówno inne. Ach, no taka marnotrawstwo, no kto to zrobi? Muszę ją nakarmić? Że co? Sama sobie zrób jedzenie. Kim ja dla ciebie jestem? Nożyczkami to? Do okna coś? No chyba nie ma. Nic ciekawego. Okej, ale... Czy tu nic nie ma między tym? Dziwne. Nie, nic nie ma. A co tam chcesz? Ty chcesz papu. Przypomniały mi się te nieśmieszne memy. Nie pamiętam z czym. Czy jakaś reklama, nie wiem, piwa była? Ludzie gadali coś tam o nie wiem, o czym. O papu jakimś. To było takie cringe'owate, naprawdę. Uwierzcie. Oj. Dobra. Oksidoksi. I co teraz? A na jedzonko! Jedzaj to. Co? A, to. Co tu się dzieje? Jestem przerażony. Mogę iść? Mogę sobie stąd iść? Proszę, dajcie mi stąd iść. I co teraz? Ohyda! Zaraz się strzygam! Zaraz żygnę. Wiesz co, piesku? Nie mamy jedzenia. Zjedz to. Dziękuję. Masz jeszcze kluczyk dla mnie. Jaki ty słodki jesteś. Open up this. Ty się, dziecko, napijesz wody z deszczu? Bardzo dobre i świeże. No co? No bo kto to zrobi? Dobra. Ty se na pezbyna, ty masz. No i znowu się zmarnowało, jasny gwint. Bieraj to. Aha! Boże. Jest jakiś złamasy mi się tam drą pod oknem. Jeśli słyszycie, to wam współczuję. Okej, ten łysy pije mleko, ten z owłosieniem pije wodę, a ten z rozlanym keczupem na głowie pije krew. Okej. Czyli to jakoś tak. Ty pijesz to, ty pijesz to. Nie, chyba na odwrót. Nie rycz, bachorze! Bo do sądu pójdę! Ach, dobry plan. Jeśli nie masz pomysłu na życie siebie, zacznij komuś grozić. Ach, jakbym widział kilku youtuberów. Idźmy dalej. Kogo mamy? Jinx! Aż mi się Pokémony skojarzyły. Zgadnijcie dlaczego. Team Zupa. Aha. Czemu on mi przypomina Janusza? Czemu to jest jakiś Necronomicon czy jakiś inny bajzel? Czytam lekturę pod tytułem Jasi Małgosia. Zaginiona podróż Murzyna. Tarararara. Co ja mam tu zrobić? Co? Co to jest? Co? Co? Aha, a ja mam to braci ten. Moje życie jest nudne. Aha, czyli tu będzie taki uśmieszek. Chwilka. Tu będzie taki uśmieszek. Bardzo śmieszny uśmieszek. I będzie jakieś takie, nie wiem, kreska? Okej, okay, a tu będzie co? A tu będzie coś z góry. Aha, to jest do góry nogami. Trójkąt. Znaczy taka góra. Księżyc i jeszcze raz góra. Okej. Okay. Aha, góra. Góra, nie, uśmieszek.
Tu był księżyc. Ok, jeszcze raz, jak to było. Ja, i na samym dole góra. Ok. O, to są jakieś liczby. 666. Ok, to jest łoczko. Chwilkę. To jest tak. O Jezu, Nani? Nani, I'm doing. Tu jest takie coś. Co? Nie kumam, to chyba ma być tutaj. To ma być tutaj. Albo na odwrót. Ej, to jest serio ciekawe. I teraz od góry. Znaczy od boku. Co? Na prawo góra. Obok góra i to. Okej. Góra. I to? Co? Jaka rozkmina. Jezu. Nie kumam tego. Okej, ale... To jest chyba ten... Tak, to jest ten Rusty Lake! Jezu, słyszycie jak oni się tam drą? Współczuję waszym uszom. Wy to słyszycie? Jeśli nie, to naprawdę szczęściarze z was. Aha, to jest kombinacja. Królik. Królik tam będzie pierwszy. Jezu. Czy oni biorą pod uwagę, że ktoś może nagrywać? Oni to chyba downami są, albo sam jestem downem. Nie wiem. To później wieprz i... No wiecie co. To chyba... Co? To jest jakiś szyfrek. I ja chyba wiem już, jak go rozwiązać. No ludzie, ja to jestem minister. Co? Potrzebuję czegoś na samej górze. To będzie to. Ja to jestem człowiekiem, który wychował się na naprawdę gównograch. Ale ja potrafię. To nie znaczy, że nic nie potrafię. Tego tu nie połączę. To będzie dobrze, ale... Czy to będzie z tym? Tak, to musi być z tym. Tylko teraz jak to połączyć? Czy to ma być tak? Tak nie może być. Wiecie co, ja chwilkę tutaj nad tym pokminię. Nie chcę mi się kminić. Bez was to jest smutne. No tak w sumie co, czy ja zrobiłem jakiś błąd? Chyba tak. Ale nie, bo wtedy tak sobie myślę, zobaczcie, no to tutaj nie pasuje. No to nie pasuje. A to... Ej, to w sumie też nie pasuje. Znaczy, że mnie dobra, mam. I to będzie chyba... Czekajcie... Tu gdzieś. Teraz dobrze mam. Okej, teraz... Będzie chyba... Nie wiem jak... Nie wiem jak będzie, ludki! Why are you running? Tego nie mogę. Tego też nie mogę. No szczerze, to ja nie wiem, co mam tu zrobić. Znaczy, wiem o co chodzi, ale... No coś mi tu nie idzie. To powinno być chyba na końcu, bo to jest, no wiecie, już. O, nie, tutaj. No przejdź tu. Ale to też nie może być... Wiem, jak to zrobić. Teraz stopro wiem, ale... Zaraz wracam.
Szczerze, poszedłem w wiosnę dziecinne igraszki. Bo to było akurat, pamiętam, też w to grałem. Znaczy nie grałem, tylko widziałem też na ety. To jest dość proste. To jest Samuel. Samuel ma Downa. Czemu jestem taki okrutny? Nie wiem. Ale jestem dumny z mojego głupiego humoru. Mam nitkę. Patyczek chyba. Dokładnie. Ja to oglądałem kilka lat temu. Serio, ja pamiętam to, jak w to oglądałem na ety. Okej. Zleciała mu czapka. Nie mogę wziąć. Motyl is defeat, boy. XD, dostała po ryju. Jakbym grał w Minecrafta. No. No ej! W kogo ja mam strzelić? Chyba nie w niego, albo w gniazdo. Nie, bo blokuje swoją mordą. Chwilę. Ja wiem, ja muszę strzelić trochę dalej. Nie? No ja nie chcę dać jej po mordzie. Jezu. O! Czy moja proces upośledzona? Chyba jest, bo nie mogę nacelować. Chwila. Ja coś musiałem zrobić, pamiętam, ale nie pamiętam co. Nie wiem. Co ja mam tu zrobić? Czy ty sterujesz tak, jak ja chcę? Tak. Nie do końca robisz tak, jak mi się podoba, złama się. Czy ta gra ma Downa? Chyba tak. Mute. Okej. Okay. To może ten mute wsadźmy do tego. I teraz spróbujmy. Leć tam, mały, masz miodek. Nie wiem, I don't just know, I don't fucking know. Nie wiem. Wiem, że czuję się teraz jak ostatni debil. Ej, dobre. Wiem, że czuję się jak ostatni debil. O, mamy go! Uciekiniera. Myślałem, że mam go w głowę walnąć. I co teraz? Bum! Nie wiem, słoik mam? Bo mogę im po mordach dawać, ale... To też niezbyt nic mi nie da. To? Obijo się normalnie Fame MMA 2. Albo jeszcze więcej. No ogółem Fame MMA to było najlepsze. Jedyne w swoim rodzaju. I bęk! Minecraft! Rozpieprzony na kawałki. Śmierć mu. Ha ha, cha, cha. Ale smiesznie. Walnąłem komuś po mordzie ulem, czy jakimś innym dzbanem. Co? O, pan Kruk zaraz was zamorduje. Biedne dzieci. Ich życia będą przepełnione miodem. Nie wiem, mam to w dupie. Oko Kruka unlocked, boy. Jeszcze jeden poziomik. Do kogo teraz idziemy? Samuel, on jest chyba posrany. A nie Albert. Albert. A, mączka kosna. Czemu ty masz noż? Noż. Twoja maska. No nie dziwię się, że tak ci ryj pogniatali, jak dostałeś ulem, ale... Dlaczego ty nie masz połowy oka? O, butterfly. Jakaś maska? Dam temu biedakowi, bo Downa jeszcze dostanie. Mocilek!
Okej, teraz wyglądasz jak jakiś, nie wiem, jak jakiś debil. Ach, pada deszcz. Uwielbiam jak pada deszcz, to jest zajebiste. Tu jest zagadka z rurami. Uwielbiam zagadki z rurami. Czy co to jest? Bo nie wiem. No nie, to nie jest zagadka z rurami. No czuję się oszukany. Jest mi źle. Umrą wszyscy. Ja to wiem. Mogę? Mogę. Okej. Napełniłem, teraz się napiję. No dawaj, tam je to. I co mam z tym zrobić? Ja bym myślał, żeby wziąć to. O, klucz. No to akurat było proste. Maskę albo. Unlocked your mask, boy. To po co ja ci to zakładałem, skoro masz tą maskę? Mogę ci odebrać ten nóż? Nie wiem, porobię nim trikasy? Ta maska jest do czegoś potrzebna. Ale do czego? Teraz czuję się jak debil. I to taki aberdebil. Bo dosłownie nie mam co robić. Tu jest to, ale ja dalej nie mam kodu. Okej, chwila. Chcesz motylka? No siupel, że chcieś motylka, ale ja nie mam teraz na to czasu. Co ty ode mnie chcesz, człowieku? Okej, mogę ci ją tylko zdjąć. Albo założyć. Czy to zostało oblodzone supel lodu? Co, ja mam ci go wbić w mordę? W sumie fajnie by było. No, co, my na pogrzebie jesteśmy, że taka atmosfera się pogrzebowa zrobiła? No super, supel lodu. Ej, wiecie dzieci, że w zimę są lody? Co było debilne. Tak było dziś. Hej, wiecie, że można dostać zawału, jeśli się kogoś przestraszy? Okej, co mam z tym soplem zrobić? Wsadzić sobie w dup. Mogę to? Nie. Nie wiem, weźmy sobie. Butterfly. Masło latające. Dupa, nie wiem. Po co mi jest ta maska? I po co mi jest niebieska maska? By szpanować? Nie wiem, mam ją tutaj położyć i dostanę jakiś, nie wiem, lód 7000? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Możecie powiedzieć, że ja nie my... Tak, ja nie myślę. jednak jestem debilem. Confirmed. Ja I'm debil very much. Boom, na co teraz skierujemy lunetę masnego człowieka? Co? Co? Ja mam tym kręcić? What? Patrzcie na tego gnoja! Patrzcie jak... Okej, czyli to musi być i ta igła, okej. Czyli tutaj to i igła. Czy otworzyłem coś realistycznie realistycznego? Chyba nie. Tu na dach spojrzeć. Tu też patrzałem. Tak, tu patrzałem. Tu gdzieś indziej trzeba. Trzeba tu zaplanować. Jakiś kasoboj. O! Chwila, co ja mam tu jeszcze? Ja nie jestem głupi, prawda? 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 Jezu, jestem głupi. Chyba. Mam 9%! Nie chcę, żeby ten materiał poszedł się srać. Może na drugi dom nakieruję? Czy mamy tu jeszcze jedno okno? To jest jakby w bloku powiedzieć. Czy mamy tu więcej drzwi? Nie wiem, co ja mam zrobić. Luneta jeszcze raz. Tu mieliśmy. Jak chcę na zamek, to nie mogę, więc. Chwila. Nie ma.
Confirm. Nie ma. Nie wiem, jak ja mam to znaleźć. Nie wiem. Jak mam to znaleźć? Just know. Może jestem ślepy. Ale ja na pewno bym widział, czy tu jest jeszcze jakiś budynek. Butterfly. What am I fucking... Co ja mam zrobić? Pokombinuję po prostu z każdą rzeczą. I się widzimy zaraz, jak to już wykombinuję. Okej, wróciłem i trzeba mu zmienić maskę. Tak się okazuje, że pokombinowałem, patrzę, ej. Jak się zmienia maskę, to się wtedy bierze i no wiecie. I tu już nie ma tego. Na zamek nie można. Tu jest cowek kruk. Umieraj, padale. Okej, czyli takie coś w dół i takie coś. Okej. Tak? Oh shit, nigga! Luneta. Księżycowa maska, chyba. On nie wygląda strasznie. On wygląda jak debil. Co? Otwieraj to. O, pomachał do mnie, siema, złama się. 3. 5. 2. 3. 1. 5. Chwilę, jak? 5, 2, 3, 1. Okej, dzięki. Już. 5. 2. 3. Mocilek, ale brzydki. Ja widziałem lepsze. No, dawaj. Serio? Z motyla chyba tyle krwi nie leci. Ja się nie znam. Może jestem głupi, ale nie jestem głupi. Okej. Okay. Tym zajmiemy się w następnym odcinku tej wspaniałej gry, jaką jest Rusty coś tam Lake. Czy tam coś innego. A, nazwa tej gry, jakby ktoś nie wiedział. Polecam się zapoznać. Nie ma nazwy. Na razie.